kolejnym odcinku, jeżeli chodzi o ten tydzień obiecany realizacji serii budżetowej. Odpowiem troszeczkę odnośnie kwestii tego zapytania Agnieszki od pysznego zapachu Norel. Jeżeli go nie ma na Allegro i nie dopowiada nigdzie w internecie, to widocznie w tym momencie po prostu on jest, bo to są takie właśnie ciekawostki, niedrogie ciekawostki na zasadzie do zaryzykowania, które się pojawiają w Bookstore for Less. Ale rozmawiałam z właśnie serem perfumery na razie i tam mają taką sytuację mają chyba z dostawcami, z kurzowniami, nie wiem, że generalnie nie mają w tym momencie nic nowego, ale niby drugiej połowy stycznia mają się pojawić. I tam się pojawiają jakieś różne ciekawostki, nieznanych marek, jakieś takie właśnie często jakieś takie budżetowe zapachy, które są totalnie nieznane, które na przykład ja postanawiam czasami zakupić pod kątem takiego ryzyka testów, pod kątem nut. Na przykład trafiłam, jak były fajne te zapachy, które miały te takie korki jak zwierzątka i wiem, że Gosia jeden zapach zakupiła i on nadal był najdłużej, ten właśnie, który zakupiła, natomiast to nie był akurat zapach, który mnie najbardziej ciekawił z tych trzech wówczas dostępnych. Ale właśnie żałuję, że po prostu też nie zdecydowałam na te trzy po prostu tak sobie porównawczo, bo one były bardzo fajne w cenach, około 70-80 zł za flakon, a na miejscu jeden kosztował na przykład mniej więcej tyle co tam trzy, także fajnie to wychodziło. Także myślę, że warto sprawdzać bardziej to pod kątem takiego miejsca, że warto sprawdzić Bookstore for Less pod kątem takim właśnie, że pojawią się na fajne okazje. Często są takie właśnie budżetowe, ale totalnie nieznane, ale nudy są. Można sobie zaryzykować, dużo na przykład arabskich, niedrogich i właśnie były te trzy, potem zniknęły, potem została tylko ta jedna, to właśnie Gosia wspominała, natomiast mnie chyba ciekawił bardziej inny, a w sumie potem żałowałam, że nie wziąłam po prostu do kompletu, czy do sprawdzenia w ogóle tak całościowo. Ja nie wiem, czy ja dobrze kojarzę, że to ma, nie wiem, czy trochę w stylu tych korków Penhaligon's, czy trochę w stylu tych korków Panadora, chyba jest taka marka, też ma takie te korki, nie wiem. Ja jestem nie do końca w temacie, dlatego że ja się zatrzymałam na uwielbieniu do innych jednak zapachów, innych serii z Penhaligon's. A jeżeli chodzi o zapachy Panadora, to ja tę markę z nazwy kojarzę, natomiast zapachów nie poznałam. Także nagrywam, dlatego że nie wiem, co później. W sensie, czy dzisiaj po naszym powrocie uda mi się, że coś jeszcze budżetowego nagrać. Natomiast oczywiście pamiętam opinię odnośnie tych łożyczek Napoleona. Mogę powiedzieć tyle w zasadzie, nawet bez podobnego testu zapachu, że to jest bardzo udany zapach i obiecałam go omówić. I to jest bardzo udany zapach też w kategorii budżetowość a jakość. Myślę, że dla miłośników pożyczkowców, takich pożyczkowców w lesie, pożyczek w lesie, przepiękna taka pożyczka też wieczorowa, elegancka, dla mnie bardziej mi bliska niż pożyczki takie też trochę w takim cięższym wydaniu z Amouage Imitation Dance, tylko że tam po prostu jest taki klimat takiej aldehydowości, czyli takiego jakby ujęcia, które po prostu potrafi problematyczne. One są w dużej ilości, zresztą aldehydy nawet w małych ilościach można szybko przedobrzyć, także tam są one mocno zauważalne. Ja jakąś taką fanką mocno przypalnych aldehydów nie jestem, także Napoleona bardzo polecam, też biorąc pod uwagę cenę, co prawda nie jak teraz, ale bywał w bardzo dobrych cenach, a więc Napoleona zdecydowanie koniecznie, jeżeli ktoś lubi zapachy, takie bym powiedziała, owoce w sposób elegancki. Potrafi mieć taki aspekt owoców pożyczek wrzuconych w las, ale potrafi mieć też taki wydźwięk troszkę jakby mydlany, natomiast to nie jest jakaś taka aura typu aldehydowość właśnie tego imitation, która jest po prostu problematyczna. Już powiem jeszcze taką rzecz, jeżeli chodzi o ceny fińskie dla Agnieszki, panny z gór, te właśnie budżetowe, takie nadające się do pracy, to się mówimy o takich miejscach pracy, rozumiem, zamknięte pomieszczenia i gdzie jest dużo ludzi, rozumiem, że chodzi o takie, bo mogą być takie zajęcia, że możemy sobie używać wszystkiego, rozumiem, że to chodzi o to, żeby innych ludzi w bliskim otoczeniu, na małej powierzchni, jakimś miejmym biurze małym, tego jakiejś ograniczonej, może nie tyle, w pomieszczeniu ograniczonym, w sensie takim, że nie wiem, z 5 osób w jednym pomieszczeniu, to rozumiem, że to tak każdy sobie przedobrzył z mocnym zapachem, to mógłby być problem, a zwłaszcza, że trafimy na osoby, które na przykład, nie wiem, źle reagują na zapachem, jest to teoretycznie możliwe. Myślę, że ten zapach Ellen Tracy, czyli ta, nie wiem, jak się omawia, który był omawiany w innym odcinku serii budżetowej, co nie mogło tutaj być, czyli jedynka. Myślę, że Jenny Glow Blackburn Rye jest takim raczej owocowym, takim raczej urokliwym, kobiecym i nieproblematycznym, a bardzo dobrze zrobionym.
tak się zastanawiam, żebym chociaż wskazała no minimum 3, najlepiej 5 propozycji, wtedy można było uznać, że zostało zrealizowane. Ja sobie spauzuję, pozastanawiam się, co dalej.